szybkie części to dość duże ułatwienie w pracy z programem Microsoft Outlook, zwłaszcza gdy trzeba odpowiadać na podobne wiadomości, na przykład powtarzające się pytania do klientów. W takiej sytuacji wystarczy przygotować sobie gotowe odpowiedzi i zapisać je w galerii szybkich części, tak żeby później tworząc wiadomości wybierać gotowe odpowiedzi z tak zwanych właśnie szybkich części. Pierwszy etap tworzenia szybkich części to wybranie i zapisanie zawartości tekstu bądź obrazka, który chcemy wykorzystać jako szybką część. W tym celu podczas komponowania nowej wiadomości zaznaczamy żądany tekst, a następnie zapisujemy go jako tak zwaną szybką część. W naszym przypadku można otworzyć nową wiadomość e-mail, w treści wiadomości wpisać tekst, który ma być tak zwaną właśnie szybką częścią. W moim przypadku na przykład wpiszę i sformatuję adres firmy przykładowej, czyli firma spółka z o na przykład. Pod spodem wpiszemy adres. I na przykład NIP. Lekko przeformatuję ten tekst, ponieważ formatowanie samego tekstu również będzie zapamiętywane. A następnie wystarczy zaznaczyć dany tekst, który ma być szybką częścią. Wejść w zakładkę Wstawianie. Odnaleźć grupę Tekst i wybrać Szybkie części, a następnie z listy wybrać Zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części. Pojawi się okno, w którym możemy nazwać, opisać oraz skategoryzować zapisywany element. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK nasz fragment tekstu zostanie zapisany w galerii szybkich części. Ja nazwę go jako dane firmy, resztę ustawień zostawiamy domyślnie, klikam OK. Następnie zamknę tą daną wiadomość bez zapisywania zmian. I teraz w prosty sposób możemy właśnie wykorzystać nasz zapisany element podczas komponowania nowych wiadomości. Procedura będzie bardzo podobna. Podczas tworzenia nowej wiadomości, czyli wybierzmy sobie nowa wiadomość e-mail, wchodzimy w zakładkę Wstawianie i klikamy na przycisk Szybkie części. Rozwinie się nowe menu zawierające tekst, który wcześniej zapisaliśmy. Czyli Wstawianie, szybkie części i tak jak widać nasza szybka część, którą przed chwilą zapisaliśmy, tutaj się znajduje. Wystarczy w nią kliknąć i ona się wstawia tak, jak była sformatowana. Szybkie części w znaczący sposób mogą zautomatyzować tworzenie, komponowanie podobnych wiadomości e-mail. Oczywiście tak stworzonych szybkich części można sobie stworzyć dużo więcej, a także można je wzbogacać o takie elementy jak zdjęcia, tabele, to również później przy wstawianiu gotowych fragmentów wiadomości ze szybkich części jest odwzorowywane.